pierwszy strzał, proszę bardzo, już na bramkę przeciwników. Kto to strzelał? Zaraz zobaczę. Numer 8 to jest piłkarz, o, znane nazwisko, Jacek Janowicz. Nie wiem, nie jestem chyba upoważniony, żeby zdradzać wiek, ale mam to tutaj w dosie tych wszystkich zawodników. Jacek Janowicz, 46 lat, polski artysta kabaretowy, dziennikarz, literat i kompozytor, ale ten żart, ten strzał nie był żartem, on był jak najbardziej na serio. No to ruszyli pisarze. Będzie drugi strzał, ale znakomita interwencja bramkarza reprezentacji czytelników. To rzeczywiście wspaniały refleks. No to jest człowiek, który ma duże doświadczenie. Maciej Wyrąbkiewicz, jeśli dobrze czytam, to właśnie ten piłkarz obronił pierwszy, drugi strzał, który padł. Wspaniałe uderzenie. Dzisiaj również o godzinie 16 spotykamy się w bibliotece tutaj w Świeciu na spotkaniu autorskim razem z Andrzejem Szarmakiem. Właśnie to wydarzenie także Państwu polecam. No to mamy pierwszy rzut. Mamy wiszącą bramkę numer 3, piękny gol pod poprzeczkę, jeśli się nie mylę, a oceniam po sylwetce numer 6, czyli pan Arkadiusz Jasiński. Nie mylę się, panie Arkadiuszu? Nie mylę się. Wynik i to spotkanie właśnie miało upamiętnić pana Rafała Danielewicza. Zrobiliśmy to również dla niego. Bardzo dziękuję.